Józefem Skrzekiem. Z polskiej sceny muzycznej. Jest pan mistrzem od takich dużych projektów, które są w bardzo starannie dobieranych miejscach pokazywane, prawda? One faktycznie wiążą się z moimi upodobaniami. Jeśli gram w górach, to znaczy, że kocham góry, bo tak jest. Zresztą w najbliższym czasie gramy koncert z góralami na rzecz odbudowy kościółka, który się spalił na pięknej polanie Stecówki w Beskidzie Śląskim. Tak się zbiegło, że na początku grudnia to nasze ukochane miejsce, gdzie rozpoczęliśmy wędrówkę po Beskidach, proponując tryptyk beskidzki. To są szczyty ulubione przez górali, czyli Stecówka, Tyniok, Ochodzita. Słynny alpinista Jerzy Kukuczka zawsze mówił o Ochodzicie, że to królewna Beskidów. Ale wszyscy górale, wszyscy mieszkańcy zabrali się ochoczo do pracy i podejrzewam, że jeszcze tego lata już zacznie się pokazywać na polanie nowa konstrukcja kościółka na Stecówce. Wtedy prawdopodobnie zrobimy jeszcze większy koncert. No to jest jeden z przykładów tych, które jakby mnie frapują. No i z góralami ma pan taki kontakt wyższego stopnia, można powiedzieć. Oni wiele panu dają i pan im. No bo to czysta i taka, powiedziałbym, naturalna bardzo forma. Bywam w miejscach, które są w showbiznesie w ogóle, nazwijmy to tak, wywyższane, że nie pytaj. Na przykład Ameryka. Jak już wchodzisz na amerykański rynek, no to jesteś chojrakiem i koniec. No. Ale to jest wszystko bardzo niebezpieczna gra. Jeśli tam ci się uda przedostać, bardzo nielicznym to się udaje, chyba że tym, którzy są w Ameryce rozeznani bardziej. No bo to jest bardzo duża konkurencja. No dobrze, ale gdzieś trzeba się jakby reaktywować. No i dlatego są te miejsca ulubione, które ja wiążę z naturą i które są dla mnie odbudową po to, żeby jeszcze dalej grać, dalej być między ludźmi i być sobą. SBB także działa swoim nurtem. Koncertujecie od czasu do czasu. Tak, 13 kwietnia zagramy koncert we Wrocławiu z Jerzym Piotrowskim. To jest bardzo ważna sprawa. Jerzy od kilku miesięcy ćwiczy, wrócił znowu do perkusyjnych swoich pomysłów i praktycznie od 13 kwietnia znowu SBB zagra w tym pierwowzorze. Antymos na gitarze, Jerzy Piotrowski na perkusji i moje basowanie i elektroniczne instrumenty, fortepian, śpiew. Jeszcze później są pewne plany, ale to już trudno mi w tej chwili powiedzieć. Ten koncert 13 kwietnia ma być w związku z jubileuszem Jazzu nad Odrą. Zdaje się, że zagramy go również z symfonizacją pewnych fragmentów. Zawsze o tym myśleliśmy i prawdopodobnie to nam teraz wyjdzie. Także praktycznie SBB jeszcze jest, powiedziałbym, w dalszym ciągu żywe. Po przerwie reaktywowało się i świetnie sobie radzi na rynku i po prostu czujecie, że macie swoją publiczność, która na was czeka. No tak, bo o tę publiczność się rozchodzi. Ta, która jest nam wierna od kilku dekad, z pełnym szacunkiem potrafi czekać na różne nasze odcienie. W końcu zespół prawie dwie dekady nie grał. Ani 80, ani 90 prawie nie grał. Czyli grał w 70. i w nowym wieku zaczął grać z Paulem Vertigo na bębnach. Potem był Gabor Nemec z Węgier, z grupy Skorpia. No i wraca Piotrowski. No to znaczy, że jest ciekawie. A z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, że młode pokolenia też interesują się, co to w ogóle za jakaś muzyka, jeszcze inna. Jeśli wśród tych bardzo różnych muzyk gatunkowo pojawi się coś ciekawego, co już trwa ileś tam czasu, ale w dalszym ciągu mocne, to bardzo czekamy na was. Ciekaw jestem, co pana inspiruje, kiedy pan pisze. Często są to utwory dedykowane wielkim postaciom. No na pewno jest bliska mi od początku do końca sprawa wiary. W ogóle powiedziałbym wiary tej, która jest pojęciem istnienia jako tego, bo wiara jest w tajemnice, które masz.
i również może być w człowieka. Ja osobiście bardzo wierzę w rodzinę. Jesteśmy z Aliną już bardzo długo ze sobą i cieszymy się sobą. W dalszym ciągu nasze trzy córki są w świecie coraz bardziej i pomagamy im, a one nam. Poza tym dochodzi sprawa natury, tak jak wspomniałem, która jest wielką inspiracją i jest czysta. Dla mnie bardzo ważne jest, aby znajdować się w miejscach, które mnie również oczyszczają. To jasne, że wolę patrzeć bardziej pozytywnie na to wszystko i optymistycznie. I staram się poprzez pojęcie bycia sobą budować bardziej. Bo to pojęcie takiego obalania pewnych przeszkód, no to jest jasne, że jeśli chcesz coś uformować, to musisz z czymś skończyć. Czyli początek czegoś jest końcem czegoś innego. No to dobra. Także praktycznie powiedzmy, że wiara czyni cuda.
polskiej sceny muzycznej. Ja dopatruję się pewnych analogii tego, co pan dzisiaj robi, tę rodzinę, którą pan dzisiaj ma, z tą rodziną, z której pan wyrósł, z pana dzieciństwem, gdzie także otaczała pana muzyka, ciepło rodzinne. Bardzo trafnie, bo mama, która dzisiaj, prawda, jest już starsza, zawsze mówi mi, że Józek, twoja muzyka mnie trzyma przy życiu. No dziękuję. To już jest w ogóle największy komplement, jaki może być. Sama mama, nasza Maria, dbała bardzo o nasze wychowanie w cieple rodzinnym. O wszystko to, co jest, powiedziałbym, pojęciem układania i edukacji pewnej, mnie uczyła na fortepianie. Za mną jeździła do szkoły muzycznej w Katowicach. Siostrze pomagała w sporcie, w żwiarstwie. Później siostra została mistrzynią Polski w parach sportowych. Bratu pomagała również, który był na kopalni, a jednak mimo to grał troszkę. Także to ułożenie rodzinne na Śląsku, gdzie kobieta zajmuje się dziećmi i rodziną, spełniło się maksymalnie. A przy tym ojciec cudowny, Ludwik nasz, który praktycznie zawsze robił po to, żeby utrzymać. A nie było tak lekko. Wiem, że trzeba było bardzo, bardzo często dużo wyrzeczeń, żeby kupić stół albo w ogóle, żeby mieć jeszcze na życie. Pomimo tego, że był sztygarem na kopalni, pomimo tego, że był ratownikiem, jednak pracował czasami po 2-3 dniówki albo na noc, żeby było jeszcze na rodzina. Wielkie poświęcenie, wielkie ojca. No i zresztą poświęcił się do końca, bo w pewnej akcji było tąpnięcie na kopalni, nastąpiło zagazowanie i potem się przedwczesna śmierć. No, ja jestem absolutnie pewien, że ojciec w moim życiu ma znaczenie też i rodzina w ogóle, mama. Ale do tego dołączają się też jeszcze właśnie babcia i tam dziadek Kowal. Ta śląska rodzina, która nam dawała tyle wzorców cudownych, to zadziałało i to nas utrzymało. W związku z tym amplituda jest niesamowita, bo tu masz z jednej strony szacunek do tradycji, do tego wszystkiego, co jest piękne, powiedziałbym, gdzieś tam od wieków, a tu z drugiej strony napierasz ciągle do przodu i chcesz się rozwijać, bo czujesz, że tak można. No to jak to wychodzi dobrze, to wtedy rzeczywiście jest bardzo duża energetyka. Ten rozwój dotyczy zarówno elektroniki, jak i tradycyjnych brzmień akustycznych. Zostawiam fortepian i jest i syntezator. No, opowiadam troszeczkę słowem, no bo żeby jeszcze dołożyć do tego pewne treści. Najbliższe koncerty pewnie. Jest ich sporo i solowych, tak jak dzisiaj. Będzie SBB, będą inni artyści. Pewnie pojedziecie za granicę, bo ciągle i sam pan jeździ i z grupą. Gramy koncert Serce Górale i Granie, o którym wspominałem, na rzecz odbudowy kościółka. Na Sercówce grają górale. Ja gram na organach piszczałkowych kościelnych. Potem lecę do Manchester w Anglii, gdzie nagrywamy wspólnie z najmłodszą córką pewne utwory w studio z Paulem Lawlerem, taki muzyk, który komponuje muzykę filmową głównie. Potem gramy w Teatrze Witkacego w kwartecie ze Stevem Kindlerem na skrzypcach dziewięciostrunowych, Stevem Schroederem, którego stężyłem żyjem. A potem będziemy prawdopodobnie, jest to duże, nagrywać płytę z nimi w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w Portland Studio, w Oregonie. W kwietniu będzie SBB. Już zaczynamy próby na początku i potem jest premiera. A w maju kamieniołomy, no i tak jedno po drugim. Cały czas. Ja myślę, że czuje się pan człowiekiem spełnionym, że to, o czym marzył pan po cichu, pewnie ciężką pracą okupione, ale spełnia się. Ciągle jakby się, wiesz, rozprowadzam, tak bym to nazwał. Pojęcie spełniony? Na pewno właśnie czasami mówię, przecież masz już taki nadbagaż, no to co chcesz? No ale to jest proste. Jeśli jeszcze jest możliwość pewnego nowego odkrywania świata, to znaczy, że jesteś w formie. To znaczy, że masz szansę. To znaczy, że publiczność jest przy tobie.
Czyli że wtedy dopiero jest pojęcie spełnienia sztuki. No i ja jeszcze jestem bardzo ciekawa, jak powstają nagrania, bo właściwie w przypadku takiego twórcy, no to chyba te nagrania live są najprostsze, najłatwiejsze, najbardziej prawdziwe. No oczywiście, że tak. Ale ja bardzo dużo siedziałem w różnych studiach i masę czasu spędzałem na magnetofonach i 16-śladowych, a teraz tu już tych śladów jest chyba z 500. Są różne upodobania i wychodzi to z życia, że są momenty, w których jakby więcej zajmujesz się opracowywaniem fragmentów czy konstruowaniem utworów w studio i to jest często mówcza praca. No na przykład Ojciec Chrzestny Dominika, taka płyta, to powstawała prawie rok. Oczywiście z przerwami, bo na przykład Pamiętnik Karoliny nagrywałem tylko tydzień. Natomiast wiadomo, że inspiracje to pewnie jest w ogóle życie. My jako artystyczne chimery i ci wszyscy, którzy mają swoje natchnienia, wzloty, upadki, radość, smutek, no a życie, które trwa i tych różnych akcentów jest coraz więcej, im dłużej żyjesz, no to właściwie praktycznie możesz mieć przeróżne natchnienia. Odchodzą bliscy. Rodzą się nowi. Jest zima, wiosna, lato, jesień. Kolory, szum rzeki, wodospady, słońce, księżyc. Wszystko piękne. Inspiruje.